Gala Sienkiewiczowska. Tak od 4 lat zespół szkół numer 1 obchodzi swoje święto. To duże wydarzenie w życiu szkoły, okazja do promocji uczniowskich talentów, ale i hołd dla patrona, Henryka Sienkiewicza. Tradycją naszej szkoły stało się już to, że te gale sienkiewiczowskie odbywają się w sposób bardzo uroczysty właśnie tutaj w Regionalnym Centrum Kultury. Mamy zawsze co roku jakiś pewien motyw przewodni. W tym roku tematem przewodnim gali było 20-lecie szkolnej gazety Łomot. Za tą gazetą stoją przede wszystkim uczniowie, nie ja. Ja tylko miałam to szczęście, że mogłam przez te wszystkie lata gdzieś tam czuwać nad tymi pomysłami, jakie uczniowie wnosili zawsze do Łomotu. Natomiast absolutnie w żadnym wypadku nie czułabym się komfortowo, gdybym miała powiedzieć, że Łomot to ja. Nie. Łomot to my, Łomot to szkoła, Łomot to uczniowie, Łomot to Sienkiewicz po prostu. Jak wam się tą gazetkę tworzy? Fajne to jest zajęcie? Bardzo fajne, przede wszystkim ciekawe i rozwijające, bardzo kreatywne. Ja głównie zajmuję się takimi tekstami artystycznymi, na przykład piszę wiersze, ale też myślę nad grafiką i nie zamykam się do jednej dziedziny. Często tak jest, że właśnie jedna osoba zajmuje się kilkoma rzeczami, bo tutaj naprawdę są bardzo utalentowani ludzie, którzy są wszechstronnie uzdolnieni. Podczas spotkania wręczono szczególną nagrodę, którą społeczność szkolna docenia osoby zaangażowane w życie szkoły i miasta. Statuetka Super Henryka trafiła do Barbary i Roberta Gauer za wspieranie młodzieży oraz 20-letnią współpracę z gazetą Łomot. Ja się czuję wzruszony i ja się czuję bardzo młody jeszcze przez to, że cały czas uczestniczymy w redagowaniu tej gazety. Cały czas mamy kontakt z młodymi ludźmi. To jest naprawdę wspaniałe. Strasznie się cieszę, że droga tych osób, które zaczynają w Łomocie, nie kończy się na tym skromnym, małym pisemku. Oni idą dalej i robią naprawdę wielkie kariery. Szkoła jak co roku z bardzo dużym zaangażowaniem przygotowuje się do gali sienkiewiczowskiej. Podczas wydarzenia można było podziwiać tego efekty. Moja młodzież i wychowawcy, nauczyciele co roku bardzo długo przygotowują się do tej gali. Praktycznie 2-3 miesiące są przygotowań, począwszy od napisania scenariusza, skończywszy na próbach. No i w roli głównej tutaj jest młodzież. Młodzież to jest dla młodzieży gala o młodzieży i zrobiona przez młodzież. Gala sienkiewiczowska odbyła się po raz 4. W całości wyemitujemy ją w sobotę w bloku programów po wydarzeniach tygodnia.